Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na pewnego rodzaju symulację survivalową, trening survivalowy. Końcówka listopada, warunki niezbyt sprzyjające do biwakowania. No i dzisiaj będę próbował możliwie komfortowo spędzić noc w lesie, w zasadzie bez ekwipunku do tego przeznaczonego, z bardzo minimalistycznym wyposażeniem. Chcę zbudować bardzo prosty szałas, solidną gałąź oparłem o to drzewo. To drzewo wytrzyma obciążenie dachu, także tutaj nie powinno być żadnego problemu. Tutaj ta gałąź jest dosyć mocno zakleszczona, także nie wypadnie, trzyma się solidnie. Dodatkowo całość związałem korzeniem świerkowym, po to, żeby nie podnieść przypadkowo dachu, jak będę wstawał w nocy, żeby przypadkiem plecami nie zahaczyć o tą belkę, nie unieść całości, no bo wtedy cały dach mógłby się przewrócić, więc ten korzeń w zasadzie tylko ma stabilizować tą belkę po to, żeby ona się nie podniosła do góry. No i teraz pozostaje taka żmudna praca, układanie wstępnej konstrukcji, pamiętając o tym, żeby sobie zostawić odpowiednią ilość miejsca na posłanie. Więc to jest taka trochę żmudna praca. Trzeba dosyć ciasno pokryć ten dach w pierwszej kolejności gałęziami. Dobrze je wbijać w grunt, jeśli grunt na to pozwala. To nam całość usztywni. A w momencie, jak już dach będzie gotowy, jak ta konstrukcja wstępna będzie gotowa, to wszystko będę chciał przysypać liśćmi, grubą warstwę liści będę chciał na to położyć. W tej chwili temperatura jakieś 3-4 stopnie na plusie, w nocy ma być minus 3. Po wyciągnięciu sprzętu do nagrywania w plecaku naprawdę zostało niewiele rzeczy. Mam ze sobą butelkę z wodą, niecały litr wody. Mam kubek, który mi pozwoli wodę zagotować, wodę uzdatnić, kubek z pokrywką. Mam krzesiwo, które ułatwi mi rozpalenie ognia, tutaj wiem, że nie będzie problemu. Mam krzesiwo i mam też nawet takie awaryjne rozpałki. Mam latarkę, działanie w listopadzie. Przy bardzo krótkim dniu bez latarki faktycznie byłoby mocno utrudnione. I ostatnia rzecz, którą mam w plecaku, to są dwa dania, dwa posiłki. Posiłki płynne. To na pewno trochę mi poprawi morale. Wcześniej założyłem rękawiczki robocze. I w zasadzie ostatnia rzecz z ekwipunku, którą mam, to jest nóż. Także nie mam żadnego dużego narzędzia, nie mam piły, nie mam siekiery. I nie mam niczego, co stanowi jakiś element schronienia. Nie mam maty, zadaszenia, śpiwora. Więc to jest cały ekwipunek, z którym będę sobie dzisiaj radził. Z teorii survivalu wiemy, że bez schronienia w skrajnych warunkach atmosferycznych możemy przetrwać zaledwie kilka godzin.
bez wody przetrwamy już kilka dni. No i ta wiedza pozwala w takiej sytuacji bardzo łatwo zbudować priorytety w sytuacji awaryjnej. Ja w tej chwili, w moim położeniu, przede wszystkim powinienem się skupić na tym, żeby przeciwdziałać hipotermii, bo to jest to, co może stanowić największy problem. W tych warunkach to oznacza przede wszystkim odizolowanie się od gruntu. Wszystko jest mokre. W nocy ma być temperatura poniżej zera, więc bardzo ważnym zadaniem jest odizolowanie się od gruntu, a w drugiej kolejności zapewnienie sobie ciepła, czy zapobieganie utracie ciepła od góry. Taką funkcję spełnia śpiwór, żeby zapobiegać temu, żeby to ciepło wygenerowane przez nasze ciało nie uciekało zbyt szybko, tylko zostało zamknięte w takiej bańce powietrza nagrzanej w naszym śpiworze. Więc ja mam do wyboru dwie opcje. Mógłbym zrobić zamknięty szałas o bardzo niewielkich rozmiarach, taki właśnie w formie śpiworu, żeby tylko tam się wsunąć do środka, ten szałas obsypać bardzo gęstą, grubą warstwą liści i no, liczyć na to, że właśnie ten szałas zadziała tak jak śpiwór. To znaczy ja sobie nagrzeję to powietrze ciałem w środku tego szałasu i to mi pozwoli przetrwać noc. Albo zrobić tylko ścianę, która mnie ochroni przed wiatrem i deszczem, a przed szałasem rozpalić ognisko, które zapewni mi ciepło przez noc. No i ja właśnie dzisiaj wybiorę tą drugą opcję. Będę dogrzewał się ogniskiem. Taki mam plan. To nie zmienia faktu, że muszę zbudować solidne posłanie i możliwie solidne zadaszenie. Fakt, że nie mam narzędzi, wbrew pozorom, nawet trochę ułatwia pracę, bo mogę się skupić tylko na tym, co znajduję na ziemi. Jeśli chodzi o dach szałasu, to nie musi być drewno dobrej jakości. Nie musi spełniać takich kryteriów jak na przykład opał. Dlatego tutaj po prostu wykorzystuję wszystko, co jest jeszcze w miarę solidne, tak żeby utrzymało ciężar liści, ale już na opał by się na przykład nie nadawało, bo jest mokre. No i trzeba pamiętać, żeby się nie spocić za bardzo, nie zgrzać. Tak jak mówiłem, walczymy z hipotermią, także przemoczenie czy przepocenie ubrań to najkrótsza droga do kłopotów. Ja tutaj mam materiału pod dostatkiem, więc cała budowa nie powinna potrwać zbyt długo. Przy takich gałęziach nawet nie obrywam tych gałązek wyrastających, bo one fajnie będą blokowały liście przed spadaniem na ziemię.
Najpierw w ten sposób będę liście spychał w stronę szałasu, a potem, zaczynając od dołu, będę budował zadaszenie. No i cały czas pracuję powoli, żeby się nie przemęczyć, żeby po pierwsze nie tracić niepotrzebnie energii, a po drugie właśnie, żeby się nie przegrzać. Szałas gotowy. Im grubszy dach, tym lepiej. Ja mam dach o grubości no około 40 cm. Tutaj wstawiłem podpórkę, no bo jednak te mokre liście mają swoją wagę, więc mimo wszystko dla bezpieczeństwa wstawiłem tutaj podpórkę. Dach tutaj w takim szałasie działa dokładnie tak samo jak ocieplenie domu. Im grubsza warstwa, tym lepiej. Jak rozpalę sobie ogień przed szałasem, to tutaj powinien mi się stworzyć taki przyjemny mikroklimat, taka bańka ciepłego powietrza. Oczywiście brakuje tutaj kluczowego elementu, czyli posłania. Liście są całkiem niezłym budulcem na posłanie, ale dzisiaj w lesie wszystkie są mokre. Mieliśmy intensywne opady deszczu, także wszystkie liście są mokre. Więc ja najpierw spróbuję poszukać jakiegoś materiału suchego na posłanie. Jeśli się nie uda, no to wtedy będę musiał i tak użyć liści. Po prostu rozpalę ogień i je podsuszę w środku. Będę suszył to posłanie tak, żeby wieczorem to już było wysuszone. W innym wypadku no, położenie się na mokrym posłaniu nie pomoże nam za bardzo w izolacji. A, no i mierzyłem czas budowy tego szałasu. Możecie obstawiać, ile mi to zajęło. W takim lesie, przy takiej dużej dostępności budulca, niecała godzina, także to jest szybka konstrukcja do postawienia.
Te gałęzie są dosyć sprężyste i mam zamiar zebrać ich dosyć dużo i z nich ułożyć po prostu coś w rodzaju materaca, co będzie sprężynowało, no i powinno dać dosyć niezły komfort odpoczynku, na tyle na ile to możliwe w takim schronieniu. No a równocześnie, wyłamując te drobne gałązki, mam początkowy materiał na ognisko. W układaniu takiego posłania też nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Chodzi o to, żeby układać te gałęzie tą stroną, tym łukiem oczywiście do góry. No i tak, żeby one gdzieś się krzyżowały, żeby się zaczęły haczyć samo o siebie, co w pewnym momencie powinno zacząć budować jakąś tam strukturę. Oczywiście bardzo prawdopodobne jest to, że jak ja się tutaj położę, to się gdzieś tam poprzesuwa, będą jakieś nierówności. No to nigdy nie jest tak, że takie schronienie jest gotowe od razu, za pierwszym razem, tylko tutaj zawsze jest miejsce do wprowadzenia jakichś poprawek. Idealnie by było, gdybym znalazł jeszcze jakiegoś powalonego świerka, niedawno powalonego, i wtedy mógłbym wykorzystać gałęzie świerkowe na samą górę, żeby tutaj było po prostu bardziej komfortowo. Ale najważniejsze funkcje tego posłania to jest właśnie uniesienie ponad grunt, żeby nie leżeć na zimnej ziemi. Jakieś drobne poprawki jeszcze trzeba wykonać. Ale zasadnicza konstrukcja jest gotowa. Litr wody, który zabrałem ze sobą, wypiłem w trakcie pracy, także teraz wypełniłem wszystkie puste pojemniki, które miałem wodą. Tu mam prawie 2,5 litra, więc na wieczór, na noc to na pewno powinno wystarczyć, nie będę musiał po ciemku chodzić po wodę.
No jako, że robimy symulację survivalową, to nie będę tracił energii na to, żeby dzielić jeszcze te kawałki, łamać je między drzewami. Po prostu będę je przepalał i dosuwał do ognia. Ogień na razie płonie leniwie, nie ma potrzeby jeszcze, żeby go mocniej rozpalać. No i tu mam też przygotowaną drobnicę, żeby ewentualnie przekładać te grubsze kawałki właśnie drobnymi gałęziami, gdyby był problem z rozpaleniem. Schronienie mam przygotowane, opał zebrany. W zasadzie wszystko to bez użycia narzędzi. Pomagałem sobie nożem, ale nie było to konieczne. Bez tego noża też bym wszystkie te czynności w zasadzie wykonał. Po schronieniu kluczowym czynnikiem ogień. I to jest coś, co jest naprawdę trudno odtworzyć w naturze. Można rozpalić ogień łukiem ogniowym, ale jeśli nigdy tego nie robiliśmy, to szansa powodzenia jest zbliżona do zera. Dlatego tak istotne jest, żeby przy sobie mieć jakieś źródło ognia. Moim zdaniem zdecydowanie ważniejsze jest to, żeby mieć zapalniczkę, zapałki dobrze zabezpieczone czy krzesiwo, niż posiadanie noża. Nóż jest mniej istotny. Gdybym miał wybrać jeden z tych dwóch przedmiotów, to wybrałbym pewne niezawodne źródło ognia. No i dalej w kolejności tak naprawdę woda. Woda to jest kolejna potrzeba, którą będzie trzeba zaspokoić. I tutaj również bardzo trudne do zastąpienia w naturze metalowe naczynie, które pozwoli wodę zagotować, a tym samym uzdatnić ją do spożycia, sprawić, że ona będzie bezpieczna do wypicia. I zarówno źródło ognia, jak i stalowy, jakiś metalowy czy aluminiowy kubek, jakieś metalowe naczynie, to są rzeczy, które bardzo trudno odtworzyć w naturze, przygotować z tego, co znajdziemy w lesie. Schronienie, jak widać, można ogarnąć dosyć łatwo, w zależności od tego, w jakim jesteśmy terenie. Natomiast no, naczynie do gotowania i źródło ognia to już są zdecydowanie bardziej skomplikowane tematy. Także ja jestem w zasadzie gotowy do tego, żeby tą noc przetrwać. No mówię przetrwać, bo przetrwanie tej nocy nie byłoby żadnym problemem. Jakbym usiadł pod drzewem, to też bym ją przetrwał. Co jakiś czas zrobiłbym 5 podskoków, 10 przysiadów i też bym tą noc przetrwał. Natomiast no, to ćwiczenie ma na celu sprawdzenie, jak bardzo możemy tą naszą sytuację poprawić, nie mając narzędzi. A jeśli chodzi o posłanie, no to w sytuacji realnej walki o życie poświęciłbym jakiegoś żywego świerka, wyciąłbym świerkowe gałęzie i przygotował to posłanie tutaj wygodniej. Natomiast dla celów treningowych pozostawię to w takiej formie po prostu.
Teraz będę powoli przepalał te najdłuższe kawałki drewna, tak żeby mieć więcej możliwości manewrowania tym opałem. To ognisko może nie wygląda super estetycznie w takiej formie, no ale w tym wypadku tutaj chodzi o efektywność i maksymalne oszczędzanie energii. No a moim celem jest oczywiście zbudowanie ogniska na długość całego ciała, niekoniecznie na długość całego ciała, ale przynajmniej od kolan do karku. Chcę, żeby taka powierzchnia, taka długość była ogrzewana. W takiej sytuacji, w sytuacji takiego awaryjnego noclegu, od tego momentu tak naprawdę nie dzieje się nic spektakularnego. Wszystko teraz sprowadza się do tego, żeby utrzymywać to ognisko właśnie w takiej formie. Długie ognisko, które ogrzewa całe ciało. Nie ma co liczyć na to, że prześpimy całą noc. Raczej bardziej prawdopodobne są krótkie drzemki. Zaśniemy na jakiś czas, może pośpimy pół godziny, może godzinę. To będzie zależało od temperatury, od tego jakiego drewna używamy. Jak ogień przygaśnie, to chłód nas wybudzi. No i będzie trzeba poprawić ognisko, dołożyć opału i znowu można chwilę pospać. No i jeszcze jedną wadą takiego schronienia jest to, że czasem robi się tak ciepło, że trzeba opuścić szałas, opuścić schronienie, po prostu nie da się wytrzymać z gorąca. Temperatura powoli spada, teraz już termometr mi pokazuje około zera. A 5 godzin pali się moje ognisko. Tak na oko zużyłem połowę opału, także ja teraz po prostu położę się w szałasie, no i pewnie wejdę w taki tryb interwałowy. Także spróbuję się zdrzemnąć, jak mnie chłód wybudzi, to będę dokładał do ognia, no i tak do rana.
jak zawsze pozostawiam po sobie uprzątnięte miejsce biwaku. Nocowanie w taki sposób nie ma nic wspólnego z wygodnym biwakowaniem. Natomiast nie było nawet minuty w ciągu tej nocy, w której byłoby mi zimno. Także ten podstawowe kryterium, jakie miało spełnić to schronienie, zostało spełnione. No to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.